Witam wszystkich. Wypadałoby datę wymienić, bo tak kiedyś było. Dzisiaj dobry wstęp do tej jaskini, która pewno za długo nie będzie. Czyli 20 mamy dziś 8 marzec 2015 roku. No, można powiedzieć tydzień po prześladowaniu. Mniej więcej. Albo 5 dzień po myśli szamanasz, no tak, po zakończeniu pewnego procesu, no i taki wyrzut masy był, można powiedzieć, nawet zamanifestowany na skrzyczniu, jak widzicie. Zima wróciła. Mniej więcej to wygląda prawie tak jak w ten pierwszy atak. Atak, no śmieszne słowo, no ale taki atak zimy, tak to matrixowo ujmują. Medialnie, no więc szaman to przyjął. Wyglądało to podobnie w listopadzie przed naszym wyjazdem z Hondrasek, czyli przed 25 listopada. A teraz to jest pewno ostatni taki wyrzut, choć oczywiście jeszcze śnieg może się pewno pojawić tutaj na Skrzycznym. No ale to już takie tylko będą straszaki nietypowe, bo znowu 10 kwietnia, bo to tak pewno będzie, gdzieś tam koniec przyszłego tygodnia. No to, czy to nie będzie 10, 4, 5, to też przez te ostatnie lata to jest dość rzadko. Ale cóż, no szaman się nie rozczula tutaj nad pogodą, tylko fraktalne pewne odzwierciedlenie pewnych procesów w przestrzeni odnajduje również w naturze, no bo w centrum wszechświata siłą rzeczy znajduje się nie tylko pełen potencjał, ale też no, przejawienie pełne, tylko trzeba znaleźć to symboliczne odzwierciedlenie również na czasami takich właśnie naturalnych czy nazwijmy to na fraktalach natury. Szczególnie w dniu dzisiejszym, biorąc pod uwagę, że no, dzień dzisiejszy jest po wczorajszym, czyli po audycji o, aż to szaman sprawdzi, tak, o wysokim astralu, czyli to było wczoraj, wychodzi. Bo nawet wpisał datę 20, a nie, 28 się wybrała, 27. No i można tak powiedzieć, no dość mocno, dzisiaj mocne info z przestrzeni. Właśnie, że ten wysoki astral bardzo, bardzo jest aktywny. No na wielu poziomach. Nie będzie to następna część tej audycji, choć być może jeszcze do tego szaman wróci. Wiele tematów, tak jak mówiłem wczoraj, krąży i jest, odczeka w takiej naturalnej kolejce, natomiast no, ciągle mamy na tyle dynamiczny czas, że szaman chcąc, można tak powiedzieć, pełnić swoją rolę tutaj, potrzebuje do niego się odnosić, bo nie jest to być może taka istotna informacja dla was, choć myślę, że niektórzy też, czy myślę, to nie jest kwestia myślenia, choć niektórzy znajdują w tym
takie mocne odzwierciedlenie pewnych procesów, które w ich przestrzeni aktualnej zachodzą, obserwowalnej przez nich. No i również w pewien sposób dla przestrzeni jest to istotne. Pewne procesy, które zostały zainicjowane przez szamana, potrzebują czasami wsparcia, a to wsparcie można powiedzieć, że odbywa się poprzez to, że szaman usuwa czy harmonizuje pewne nieciągłości, czasami tylko poprzez to, że w jakiś sposób się do nich odnosi. No i tyle. To może w pewien sposób abstrakcyjnie i tajemniczo brzmi, ale de facto jest to dość proste. No, raczej do rozpoznania niż do zrozumienia. Tutaj ciągle będzie się szaman tym podziałem, który od jakiegoś czasu, można powiedzieć, się w audycjach przypałętał, no ale on tutaj odgrywa kluczową rolę w tym wszystkim również, co poprzez szamana, czy no tak to nazwijmy, poprzez szamana to chyba najbardziej wiarygodne, manifestuje się w przestrzeni w takiej czy innej formie. Te istoty, a jest ich niestety całe mnóstwo, które nie mają rozpoznania, nie odnośnie tego do siebie, natomiast powiem tak, to już każdy niech po swojemu interpretuje. Tutaj szaman mówi bardzo ogólnie, ale niestety stanowcza większość ludzi są to istoty bez podstawowego rozpoznania. Bez podstawowego rozpoznania, które można powiedzieć w jakikolwiek sposób przebudowuje ich pole czy ich świadomość. Więc nie mając tego podstawowego rozpoznania, ciągle mielą treści, czy w zasadzie to nawet nie jest adekwatne, bo to nie jest tak, że wtedy istota mieli treści, tylko wręcz jest, czy katalizuje treści, tylko wręcz jest w pewien sposób dostarczycielem konkretnych, można to nazwać w tym wypadku treści lub konkretnego produktu dla tych, którzy rządzą jej tutaj materialnym przejawieniem. No tak to jest sprytnie, mówi szaman o tym, urządzone. No i na tyle skutecznie, że odbywa się to już wiele tysiącleci, a ludzie mają wciąż tylko wręcz, można by powiedzieć, symboliczne wyobrażenia o całym tym procesie. Dzisiaj szaman może nawet wam pokaże, czy nie pokaże, zobaczymy, czy to w ogóle się da pokazać, ale może zasiądzie z wami, oj, chyba nie widać, za mała rozdzielczość kamery. No to wam szaman nie pokaże, bo o, nawet jest. No widzicie, przy okazji zasiedliście z szamanem do ogniska, czyli przy kominku.
No, nawet widać. Bliżej może nawet pan przysunę. Nawet dość. O, dobra. To jeszcze może was przesunę. Gdyby się okazało, że kiepski jest głos, to bardzo proszę. O, info. Już trochę was dołączyło. No, można powiedzieć, że... Dobra, ostatnie przesunięcie. I już jak będzie, tak będzie. Jakoś mocno ten ogień nie bucha, przynajmniej tak to wygląda. No ale ciepła z tego dużo, dużo. Musimy grzać tutaj dom, żeby jakoś funkcjonować, no bo dzisiaj już tam około 0 stopni, więc to się szybko wszystko wychładza. Dlatego szaman pokazuje ten kominek. Nie ma tu specjalnie dużo raczej powodu, żeby się w to wpatrywać, no ale przy okazji, przy przerabianiu tych treści, które no zobaczymy, jak to ta audycja się potoczy, ale będzie istotne. Ten licznik ciągle nam tutaj tą stronę zawala, no ale cóż, pojawił się i na razie nie ma jakoś, można powiedzieć, opcji, żeby go wyrzucić. Gdyby było szamana kiepsko słychać, to bardzo proszę kogoś, żeby się do tego na czasie ustosunkował. Dlatego, że szaman trochę mówi zupełnie z boku komputera. Teraz może nie, ale za chwilę chcąc, żeby to jeszcze jakoś trwało. No właśnie, dzięki Arturo. Tylko co do głosu, bo będę mówił, no może nie zza komputera, ale trochę z boku. Jeśli będzie kiepsko słychać, no to po prostu wyłączę ten kominek i tyle, bo to nie jest aż takie istotne. Już się na chwilę pokazał i to tyle wystarczy. Także moi mili, cóż, do tego wczorajszego astralu i jeszcze trochę się odniosę, ponieważ będzie, no, czy będzie. Jest to, no, dotyczy, mówiłem, niektórych z słuchaczy szamana. To ze względu na odzyskany, jak to szaman mówi, poziom świadomości. Może wczoraj tego nie do końca dokończyłem. No i kiedy istota staje się, no, takim w pewien sposób, szaman to nazywa transformatorem, już treści widocznym na przestrzeni, no to jest z punktu widzenia nadzorców Matrixa, no, elementem takim zagrażającym systemowi, jakkolwiek abstrakcyjnie by to nie brzmiało. Choćby z tego względu właśnie, że to są takie treści, które, no tak jak mówiłem, wywołują takie przysłowiowe otwieranie się scyzoryka w kieszeni. Szaman nie lubi tych tematów. No ale siłą rzeczy to przestrzeń powoduje. A czy jest to przestrzeń egzystencjalna, czy przestrzeń potencjałów, czy przestrzeń istot, z którymi szaman się poprzez audycję komunikuje, czyli wasza przestrzeń, zupełnie to nie ma znaczenia. Te komunikaty w którymś momencie, no, są tak samo istotne. Oczywiście jest pewna gradacja,
bo co innego jest potencjał, a co innego przejawienie. Kiedy jest to przejawienie, no to funkcjonuje to już, można powiedzieć, na przestrzeni potencjałów i na przestrzeni egzystencjalnej, również w przestrzeni istoty się manifestując, więc jak gdyby jest to dużo mocniejszy obraz, ale powiem tak, no wręcz mimo, czy inaczej, mimo że można operacyjnie dotrzeć, można powiedzieć, za pomocą kontaktu do poziomu przejawienia, to wcale niekoniecznie z tego poziomu łatwiejsza jest zmiana. Dużo łatwiej przy nieinwazyjnej świadomości pracować na potencjale. No ale do tego trzeba się wyzerować. Takie nowe słowo, które się... O, coś się pojawiło, kiepsko słychać. No, chyba dobrze słychać, jak nic. W zasadzie już nie widać. A, widać. Takie nowe słowo na skutek właśnie filmu, który szaman wczoraj oglądał, pamiętam. Pewne odniesienia robiłem, nie mówiąc specjalnie do czego, bo to też w pewien sposób dość istotny film. Linki szaman dostał do właśnie przez adeptów, można to powiedzieć, przyszło. Film In Time, polski tytuł, no już nie pamiętam. Nie będę grzebać w komputerze, bo nie mam go pod ręką, tak jak mówię, tylko z boku. No w każdym razie film mówiący czy przedstawiający świat, w którym produktem podstawowym jest czas. Czas jest walutą, czas jest no, w pewien sposób też produktem pożądania, no bo od niego zależy, czy człowiek dożyje następnego dnia. No, taka wrzuta bardzo mocna, powiem tak, że nie pamiętam, żeby jakikolwiek film oglądany ostatnio przez szamana miał taką negatywną konotację. To nie chodzi o osób czy odczucia szamana na temat tego filmu, zaznaczam, bo szaman to oglądał po prostu jak wszystkie filmy, z dystansu, nie wchodząc, można powiedzieć, tutaj w jakąkolwiek interpretację, natomiast starając się zobaczyć odzwierciedlenie treści, które służyły jako główny wątek czy scenariusz filmu w przestrzeni umysłu genetycznego. No i można powiedzieć, że bardzo, bardzo duże odniesienie i przełożenie tego jest olbrzymie. De facto można powiedzieć, że te treści dotyczące właśnie czasu jako no, podstawowego produktu są już mocno czy bardzo aktywne w umyśle genetycznym. Są to, no, jak to szaman nazwał ostatnimi czasy, takie no, koncentratory treści w umyśle genetycznym,
za pomocą których wrzuca się programy, które katalizują no, w zasadzie oj, toczy się w trudnym kierunku ta audycja, no ale widać jest to istotne. No to spróbujemy pojechać z tym dalej. W każdym bądź razie takie treści katalizują, czy za ich pomocą katalizuje się no całe nieadekwatnym słowem jest zbiorowości ludzkie. Trochę szaman musi się zastanowić tutaj nad doborem słów, żeby no, miały one dość czysty indeks znaczeniowy. Powiem tak, całe systemy służą takie właśnie tego typu treści, takie koncentrum zbudowane na nich, czy za ich pomocą koncentratory treści właśnie w umyśle genetycznym służą katalizowaniu całych systemów, które kształtują no, zbiorowe przekonania w danym momencie no właśnie tutaj nie momencie historycznym, no ale w danym czasie. To nie są rzeczy, przy takie treści nie, takich treści nie uaktywnia się na krótki czas, tylko na całe czasami wieki. Teraz te treści dotyczące właśnie czasu są czy powiem tak, umysł genetyczny z poziomu kontrolerów Matrixa, czy wręcz programistów, to jest tutaj trochę, czy jest tutaj również hierarchiczny w pewien sposób podział. Programiści tutaj piszą całe scenariusze, no ale to jak gdyby samo się przez się rozumie, nie o tym szaman dzisiaj chce mówić. W każdym bądź razie mamy taki moment, w którym pieniądz jako można powiedzieć podstawowy no, wciśnie mi się słowo Bóg, bo w zasadzie no, on pomijając wszelkie systemy religijne, które dalej rozmydlają, można powiedzieć, ludzkie umysły, bo jeszcze są mocno aktywne no, i oddziaływują na grubo ponad 5 miliardów umysłów na te 7, które w tej chwili jest przejawione na planecie, więc można powiedzieć niecałe 20% jest i to nie zupełnie wolnych od oddziaływania, ale na tyle, że można powiedzieć mają przynajmniej na potencjale możliwość samodecydowania o sobie. Zaznaczam na potencjale, a to jest zupełnie co innego niż rzeczywista decyzyjność, bo tutaj o tym procencie, który jest aktywny, faktycznie
Faktycznie to już szaman nie chce mówić, żeby nie wywoływać jakichś negatywnych konotacji, bo wierzcie mi, że nie ma się czym chwalić tutaj ludzka populacja. W każdym bądź razie, ponieważ ten Bóg, czyli właśnie pieniądz i wszystko, co za jego pomocą się buduje, jego czas z racji różnych konstruktów, które będą uruchamiane, a które wiążą się, można powiedzieć, z technologią, która ma na celu przebudowanie mocne ludzkiej świadomości właśnie z poziomu tutaj programistów, programowania całego Matrixa. I tutaj również technologia jak gdyby wymiany jest już, nie będzie adekwatna. Dlatego wartość, można powiedzieć, czy wszelkie trochę musi szaman zwolnić, żeby to było dość adekwatne. Troszeczkę się wrócę i powiem troszkę inaczej. Można to powiedzieć dużo prościej i może to będzie najłatwiejsze, że pieniądz faktycznie zostanie zastąpiony czasem. To znaczy w perspektywie kilku pokoleń przynajmniej jest to jest idzie o to, można powiedzieć, wielka rozgrywka. I w zasadzie powiem tak, świadomość, czyli związana z istotami, które w tym okresie niby miały dostąpić takiego kwantowego skoku w świadomości, nie spowodowała, żeby tutaj jak gdyby ten scenariusz był zagrożony. I idzie to w tym kierunku, że faktycznie w umyśle genetycznym gatunku wartością podstawową stanie się czas rozumiany jako czas życia istoty. Oczywiście niekoniecznie musi to być aktywowane nawet, powiem, w ciągu naszego tutaj przejawienia, czyli życia jednego pokolenia, bo to, tak jak powiedziałem, proces będzie na kilkadziesiąt lat, natomiast na właśnie takich koncentratorach treści można zbudować właśnie technologiczną cywilizację, która będzie w pewien sposób zunifikowanym odgórnie kontrolowanym takim wręcz bym powiedział produktem. Znowu tutaj jak gdyby pewno większości z Was może się scyzoryk w kieszeni otwierać, ale jak to niektórzy pewno będą potem pisać do szamana, że to są szamana czarne wizje. To nie są wizje, moi mili, czarne szamana, natomiast jest to obserwacja czy wnioski, nawet nie wnioski, bo choć słowo wnioski
ma tu taki indeks znaczeniowy, którego można by użyć, ale nie ma, nie mam tutaj lepszego słowa. Ono nie jest naprawdę kompatybilne do końca z tym, co chcę powiedzieć. Ale to są właśnie wnioski na podstawie obserwacji aktywnych potencjałów, które no w sposób algorytmiczny, czyli programowy, może nie algorytmiczny, tylko programowy, aktywują się według no, konkretnych, gotowych, zaznaczam już, scenariuszy. I jedynie operacyjne, czynne, pełne przejawienia istot, które osiągną poziom postrzegania tych mechanizmów, mogą to zmienić. I tyle. To jest po prostu informacja, taka bajka szamana, jak niektórzy mogą powiedzieć. Temat bardzo trudny i no, dopóki nieogarnięte i nieoczyszczone są te, no nie chcę dziś szaman akurat używać słowa mózgojeby, no ale, bo przestało być adekwatne, ale dopóki są nieobgarnięte te umysły właśnie, nieprzerobione treści, to bardzo trudno jest się poruszać w ogóle w tym obszarze, ponieważ natychmiast uaktywnia się dualizm, który powoduje, że no albo ręce zaciskają się w pięści, albo pojawia się depresyjna bezsilność, czy no tak by to można było określić. A ani jedno, ani drugie, można powiedzieć, nie prowadzi do jakiejkolwiek realnej zmiany, tylko no utwierdza status quo, można powiedzieć, tej sytuacji. Rzucę okiem na czat, bo nie wiem, czy mnie słychać. Aha, nie obolę, piszę. No dobrze, to się odniosę. Mówię o programistach z poziomu astralu, zaznaczam. To jest poziom przejawiony, natomiast no, są jeszcze programiści ponad astralem i tutaj nie chcę jak gdyby już w ogóle w ten poziom wchodzić, ponieważ no... Na tą chwilę jest to z perspektywy szamana w ogóle, pomijając, że niepotrzebne, to temat abstrakcyjny. Ludzcy, czy przejawione istoty tutaj w ciałach, czyli ludzie, poziom ludzki, programistów, to trudno ich nawet nazwać programistami. Tutaj programów się, powiem tak, jest bardzo, bardzo wąska grupa ludzi, którzy no, z poziomu swojej operacyjnej, tutaj przejawionej świadomości mają, można powiedzieć, taką łączność z poziomem właśnie rzeczywistego programowania i z racji tego, czy powiem tak, mają również tutaj swoje przejawienia w materialnych ciałach i z tego poziomu czasami nie tylko
właśnie tu się nam zawęża czy utrudnia nawet możliwość wypowiedzenia tych treści. Nie tylko programują rzeczywistość, ale takie moi mili jest dziwne słowo dubligacja. Pierwszy raz użyte przez szamana, no to słowo odzwierciedla w taki prosty sposób to, co robią ludzie, którzy na jednym poziomie są przejawionymi rzeczywistymi programistami. Tutaj naszego lokalnego Matrixa, czyli tutaj planetarnego, natomiast na poziomie fizycznym są również dublikatorami. Czyli no, mówiąc takim już bardziej zrozumiałym językiem, realizują swoje własne treści, wprowadzając jednocześnie, czy mając możliwość operacyjnych korekt scenariuszy. O, tak bym to powiedział. Ale no, szaman troszkę chce wyjść z tego tematu, bo jest to ugrzęźniecie, można powiedzieć, w pewnych pojęciach, które no, z racji tego, że w zasadzie skoro szaman się zdecydował już w ogóle poruszyć ten temat, na początku może mówić językiem, który no, jest bliskoznaczny, ale powiem tak, rola szamana jest teraz na tyle istotna i świadoma, że żeby w ogóle było sens o tym mówić, to potrzeba jest stworzenia z rzeczywistych odzwierciedleń słownych na procesy, które, o których szaman mówi, które zachodzą w tej przestrzeni. A to się wiąże no, z wyjaśnianiem pewnych rzeczy bardzo głębokich i trudno to jednocześnie, kiedy dzieje się to pierwszy raz, przekazać po prostu operacyjnie. Sami wiecie, ci, którzy dłużej szamanotu słuchają, że nie jest to takie proste. Szamanowi przychodzi to coraz łatwiej, ale mimo wszystko tutaj można powiedzieć poziom operacyjny tego zrozumienia, to jak się szaman czasami zastanawia, choć oczywiście wasze interpretacje są w pewien sposób najistotniejsze, ale jak szaman patrzy ze swojej perspektywy, no to tutaj można powiedzieć krzywa Gaussa jest no, pełna. Mimo, że liczba słuchaczy jest niewielka. Także tutaj przestrzeń
nie funkcjonuje na innych zasadach niż w innych miejscach. No ale to tak na marginesie. To akurat, co szaman powiedział, jest dość proste, więc każdy może to odnieść, jeśli ma potrzebę do tego, do tej przestrzeni, w której się tutaj poruszamy. Te informacje, bo to są też informacje, ale informacje, które w rzeczywisty sposób budują świadomość z jednej strony, a z drugiej strony mają no, kluczowe znaczenie dla przestrzeni, choć można tak to powiedzieć, że one w pewien sposób też będą takimi specyficznymi koncentratorami treści z czasem, które ułatwiają czy tworzą, można powiedzieć, kody dostępu dla tych wszystkich istot, które zechcą się zmierzyć z tym poziomem, a to jest w pewien sposób niezbędne do tego, żeby w wypadku, można powiedzieć, no oj, wchodzimy bardzo głęboko. W wypadku, w którym no, nazwie to szaman, tak, w wypadku, w którym obiekt ewolucyjny osiągnie wartość krytyczną, która umożliwi dalszą egzystencję. Jakkolwiek no, śmiesznie czy tragicznie z drugiej strony, bo różne mogą być odczucia, ale w to szaman nie będzie wnikał, by to nie brzmiało. No i tyle, moi mili. To jest wciąż otwarty temat. Oczywiście, no, gdyby szaman to mówił do szerszej przestrzeni, to pewno by został zakrzyczany, no ale może dlatego właśnie porusza się w przestrzeni niszowej, bo wtedy no nie wiadomo, no w zasadzie gdybanie nie ma sensu i tak, mimo że przestrzeń jest niszowa, to można powiedzieć, że tak jak na początku mówiłem, w niej przejawiają się proporcjonalnie no, wszelkie treści, również treści obłędu, z którymi no, szaman jako istota, specyficzna istota, ale się nie tyle konfrontuje, bo właśnie rolą szamana nie jest konfrontacja, tylko brak konfrontacji. Rolą szamana jest obserwacja, a i możliwość właśnie tutaj budowania takich koncentratorów treści, które posłużą do tego, żeby z pewnymi rzeczami na poziomie właśnie umysłu genetycznego się zmierzyć i przebudować go na zupełnie inny poziom, ale to już wymaga olbrzymiej pracy, wielu, no trudno tutaj w ogóle mówić, no ale wielu tysięcy istot i to pracy świadomej, nie pracy tylko z poziomu rozpoznania. A na razie w zasadzie jest możliwość
tylko takich fleszowych rozpoznań na tym poziomie, ze względu na to, że ten poziom jest właśnie pilnowany przez tak zwany wysoki astral. I nawet jeśli istota uzyskuje operacyjny dostęp do tego poziomu, to w zasadzie obraz, który dociera, jest tak albo zafałszowany, albo słowo się pojawiło i zgasło, że no ale można jechać, że zafałszowany, zniekształcony, może to jest lepsze słowo, że no trudne jest złożenie zniekształconego obrazu trudne jest zobaczenie, można powiedzieć, takie wiarygodne zbudowanie modelu tego obszaru, a jest to niezbędne do tego, żeby w ogóle no cokolwiek móc dalej z tym zrobić. Dopóki ludzie z poziomu operacyjnej świadomości nie uporządkują tej przestrzeni, to będą skazani na to, że będą to robić za nich inni i podawać interpretacje nie takie, jakie im pasuje. No to akurat jest dość proste powiedzenie, jaki jest efekt tego. No i tyle. Ten efekt, tego efektu doświadcza ludzkość no, od wielu dziesiątek, od wielu tysięcy lat i powiem tak, no jaki on jest, każdy ma w to wgląd. A jak to ocenia, jeśli potrzebuje to robić, no to to już jest inna sprawa i szaman tego tłumaczyć nie będzie. Jakie jest zdanie szamana na ten temat, no to to komunikuje wtedy, kiedy jest to zasadne. Jutro w zasadzie też ważny dzień, dlatego dziś za długo nie będzie tej audycji. No już i tak 50 minut. To trochę treści jest wrzucone, bo się szaman no, zetknie, będzie miał okazję zetknąć, można powiedzieć, no, z takim dużym zagęszczeniem, fraktalem ludzkim, czyli również z tego względu z takim bogactwem umysłu przejawionym, umysłu genetycznego, tego niby, jak to zawsze szaman powtarza, bardziej świadomego, ale to tylko niby. Z perspektywy szamana. No i zobaczymy, jak to będzie przebiegać i jaki będzie tego efekt. Pewno szaman was poinformuje, niekoniecznie jutro, bo z tego względu to pewno wróci. No zobaczymy, bo może się jeszcze gdzieś przemieścić na jakiś film. A jak nie, no to może będzie audycja normalnie, bo może to będzie ważna właśnie audycja i dlatego wróci, więc nie wiadomo. No i cóż, no co to będzie i gdzie, to niekoniecznie szaman będzie wypowiadał. Ci, którzy mają być, czy mogą być i zechcą być, przy okazji też, bo niekoniecznie, no to gdzieś się tam o to info pewno otarli albo otrą.
Jeszcze też jest dzień, także szaman nie będzie o tym mówił. No i co, moi mili? No jeszcze takie, żeby już nie zagęszczać, można powiedzieć, tego poziomu, bo to jest i tak no bardzo na razie dobrze ten podkład, można powiedzieć, idzie. Nie chcę szaman zagęszczać tutaj przestrzeni na początku wysokiego astralu, bo kiedy jest to robione, no to siłą rzeczy to jest trochę tak, jak drażnienie psa bardzo złego, zamkniętego w klatce zaoszczonym kijem. No i tego tak właśnie złego psa, takiego z wypaczoną psychiką. Tylko że ta klatka jest widoczna z jednej strony, z drugiej ten pies niekoniecznie ją widzi, więc w zasadzie może skoczyć od razu do gardła. No ale to jest też taka metafora, która no, z jednej strony jest metaforą, a z drugiej strony no, czasami może przybierać rzeczywiste znamiona przejawienia, a ponieważ no, ludzie są kompletnie niegotowi i nikt z was też nie jest na takie scenariusze czy możliwości gotowy, więc tym bardziej szaman nie chce takiej przestrzeni otwierać, przynajmniej na tą chwilę. To są wyzwania dla kamikadze zupełnie, ale świadomych kamikadze, nie takich, że chcą, bo wybuzowało im coś, co zupełnie nie jest stworzone do tego, żeby się stykać z takim poziomem, tylko dla kamikadze, które walczą tylko i wyłącznie o siebie. Nie programowo o świat, ludzkość, tudzież inne no i tyle w zasadzie. Więc to jest taka niby sprzeczność, no ale kiedy każdy z was, każdemu to życzę jak najszybciej, ale będzie miał okazję dojść do takiego miejsca, w którym no, takie wybory się podejmuje, to przynajmniej będzie mieć tego namiastkę, bo niekoniecznie wtedy każda istota się na taką w ogóle alternatywę czy możliwość decyduje. Wręcz przeciwnie, no po prostu to trochę dech zapiera, dlatego mówię, no to są takie wyzwania dla istot typu kamikadze po prostu. Trzeba walnąć w ten krążownik, bo kamikadze, jak ktoś nie wie, to byli tacy lotnicy, to w Japonii w czasie wojny drugiej, jak Japonia już była, przegrywała ewidentnie wojnę, nie mieli już tylu samolotów, tylu możliwości, żeby zatopić amerykańskie okręty, no to stworzyli takie samoloty jednoosobowe. One nie miały podwozia, mogły tylko wystartować, w zasadzie nie startowały z ziemi, tylko były wyrzucane z reguły, podwieszone pod inne samoloty i jedyną rzeczą, którą pilot mógł zrobić, to dolecieć do upragnionego celu i rozbić się o jakiś statek
wojenny, właśnie amerykański, powodując i trafiając dobrze, no mógł go zatopić, bo ten samolot był wypełniony po brzegi, można powiedzieć, jedną wielką bombą, materiałami wybuchowymi. No a tutaj ta perspektywa jest trochę inna, tutaj nie ma opcji na niszczenie czegokolwiek, natomiast no, można powiedzieć, trzeba walnąć w to, żeby zobaczyć, jak to wszystko jest zbudowane, przeżyć to i jeszcze w dodatku no, znaleźć rozwiązania alternatywne, bazujące na, nie na prawach oddzielenia, tylko na prawach przywróconych wszechświata, czyli na prawach całości jedności. O tym szaman mówił, no to już niedługo rok będzie, jak te procesy nastąpiły. No ale to tak na marginesie. No i cóż, moi mili, to myślę, że takie podsumowanie rzucę jeszcze okiem na czata, co tu się pojawiło. Tutaj Jodola widzę jeszcze się uaktywnia. No tak, wyzwolenie, jak to Jodola słusznie zauważa, od paradygmatów. No wszystko to jest rzeczywiste i prawdziwe, tak to prawdziwe. No. Ma swoje odzwierciedlenie to, co tutaj piszesz. Natomiast no, ja już nieraz mówiłem również do ciebie, że dopóki ten umysł genetyczny jest wypełniony fałszywymi wrzutami, fałszywymi treściami, może to nie jest do końca adekwatne, ale są mechanizmy, które sabotują w zasadzie całe przejawienie planetarne istot z operacyjnymi umysłami, czyli ludzi, ale nie tylko. To też temat, no co najmniej na kilka audycji, bo ludziom się wydaje, że są jedyną tutaj cywilizacją na tej planecie, a tak nie jest. O tym szaman już mówił i dzisiaj akurat nie będę otwierał tego tematu. Natomiast dopóki właśnie te mechanizmy w umyśle genetycznym, te konstrukty funkcjonują, no to po prostu porzucenie paradygmatów, jak to nazwałaś, jest tylko, no, można powiedzieć, przyjęciem innych paradygmatów, które zostały podane jako no wyżej fraktalne gotowce. Natomiast no, nie jest stworzeniem czy utworzeniem możliwości na, jak to szaman określił, na prawach wszechświata, czyli na prawach jedności i całości. To jest zupełnie co innego. Zrozumienie tego, no szaman, pewno niedługo będzie taka audycja, postara się, żeby jak najbardziej szczegółowa, żeby w końcu zrozumieć, co przynajmniej w ujęciu szamana jest i jak funkcjonuje umysł genetyczny, chociaż w zasadzie było to mówione tyle razy, że powinno to być zrozumiałe, ale no, teraz jest trochę inna przestrzeń, myślę, że dzięki temu będzie można łatwiej to do tego dojść. Tutaj no, tak jak mówiłem wczoraj jeszcze odnośnie tych, jak to Jodola nazywa tą naszą nację, no Polaków, jak najbardziej jesteśmy no tutaj i ze względu, czy my
Powiem tak, szaman się nie utożsamia z narodowością, żeby to było jasne. Jak ktoś z was potrzebuje i pewno się każdy z was w pewien sposób utożsamia, jest Polakiem, szaman też jest, no urodził się w Polsce, nic poza tym, ale ten kraj no, został wybrany z jakichś powodów, więc można powiedzieć jedynie był najwłaściwszy do pewnych celów i tyle. Może właśnie dlatego, jak to i szaman mówił, i tu można z tego, co Jodola pisze, wywnioskować, że jest, no, Polacy są bardzo specyficzną nacją. Gdyby potrafili się wyzbyć, można wznieść ponad poziom tych, no szaman nie lubi słowa gadzich, ale tych wstecznych algorytmów, które w tą przestrzeń są ciągle wrzucane, a Polacy jako nacja, jako wielcy indywidualiści, wbrew pozorom o dość otwartych umysłach, czy o otwartych umysłach w stosunku do innych nacji, no to wtedy no, autentycznie mogła to by być no, rewolucja zapoczątkowana z tego obszaru. Ale niestety no, kult, można powiedzieć, odgórnie, czy nie odgórnie, ale kult Ameryki, bo głównie taki kult funkcjonuje w Polsce, ale są jeszcze kulty no, innych europejskich krajów, aczkolwiek ten amerykański jest absolutnie największy, a co za tym idzie, mnóstwo treści kompletnie nierozwojowych, opartych właśnie na oddzieleniu z tamtego obszaru, jest ciągle od wielu dziesiątek lat, bo to jeszcze się zadziewało przed II wojną światową, kiedy też w okresie międzywojennym była duża, duża emigracja właśnie do Ameryki. No i ciągle, powiem tak, z poziomu programistów Matrixa świadomość tego narodu jest również postrzegalna. To wczoraj szaman się odnosił tutaj do świadomości indywidualnej, natomiast no, to wszystko dotyczy również świadomości zbiorowości pewnych. No i z racji właśnie tych potencjałów, no w pewien sposób może no rzadkich jako nacja, w pewien sposób wyjątkowych, bo jesteśmy dość dużym narodem, zaznaczam. 40 milionów to jest duży naród. To już jest na tyle duży naród, że może zmienić w zasadzie no, losy całej tej potencjalnej cywilizacji. Gdyby wygenerował z siebie, można powiedzieć, no, konstrukty oparte na właśnie innych zasadach. Ale ponieważ jest to wszystko postrzegalne, więc tutaj montuje się najróżniejszych. One mają przejawienia, to nie są konstrukty astralne, to są przejawione różne mechanizmy, które powodują, że no, pewne rzeczy się nie zadziewają, chociaż mają potencjał wielki. No i jest przede wszystkim też odsysanie tego intelektualnego potencjału. Tutaj celowo też w taki sposób prowadzi się geopolitykę, żeby nie było, czy inaczej powiem, żeby osoby, tu akurat bardziej chodzi nie o świadomość, tylko o inteligencję, no ale często również idzie to w parze
Co nie znaczy, że zawsze o tym szaman też nieraz mówił, ale żeby te osoby o wysokim potencjale intelektualnym z tego kraju uciekały. A kiedy uciekną, kiedy udają się na emigrację, no to siłą rzeczy tutaj pewne rzeczy się z pewnością nie zadzieją. No i tak to mniej więcej wygląda, no ale cóż, no cóż. Na tym właśnie z perspektywy szamana polega no, majstersztyk tych, którzy no, wiedzą, co robią, natomiast ludzie są tylko no, wydaje im się, że posiadają wolną wolę, tak to może szaman skwitować. A de facto są tylko pionkami, którymi suwa się po szachownicy. I nie jest to metafora, czasami są to rzeczywiste działania, wystarczy troszeczkę, wcale nie jakiś bardzo wysoki, ale troszkę wyższy poziom postrzegania i staje się to oczywiste. Nawet wśród słuchaczy szamana jest kilka osób, które w dość krótkim okresie czasu mogą przejść no, na taki operacyjny poziom postrzegania. Może nie online ciągły, bo to jest dość trudne, ale we fleszowych takich, może nie takich stricte fleszowych, czyli krótkich, ale takich no, dość długich już okresach właśnie takiego poszerzonego postrzegania. A potem układanie tego, jeśli pójdzie sprawnie, no to będzie możliwość przejść na bardziej permanentne i jeszcze wyższe poziomy postrzegania. To jest no, bardzo rzadkie i jeszcze długo, długo będzie bardzo rzadkie. No ale tak jak szaman mówi, niektórzy mają taki potencjał, bo taki potencjał jest przez szamana również postrzegany. No i co jeszcze? No z tą świadomością, jak tu Jodo napisze, że Polacy są kamikadze, no to powiem, to bywa różnie. Z reguły, no niestety ci z tym potencjałem brną wybujały balon, jak to szaman określa, bo nie bardzo mają możliwość i ochotę zmierzyć się no, ze swoją egoosobowością. No i powiem tak, no, czasami można tego to ominąć, bo konstrukt ego no, na tym poziomie przejawienia jest mocną, świetnym paliwem, można tak powiedzieć. Ale w którymś momencie, żeby działać na pewnych poziomach, no to z tego paliwa może nie tyle trzeba zrezygnować, ale ten konstrukt trzeba no, mocno, mocno oszlifować przynajmniej, bo pozbyć się go jest tutaj niezmiernie trudno. Wyzerować się i przejść cały ten proces w zasadzie jest to niemożliwe. Oczywiście, że jest potencjał, ale w zasadzie jest to niemożliwe. Koszta tego są olbrzymie, wymaga to dziesiątek lat świadomej pracy no i zachowania wielkiego rozpoznania. No przynajmniej tak to wygląda z perspektywy szamana. Może kiedyś będzie mógł powiedzieć, że są inne możliwości, ale póki co nie bardzo je postrzega nawet na potencjałach. Może za kilkadziesiąt lat, jeśli
No, jeśli będziemy funkcjonować jako być może już wtedy cywilizacja, zobaczymy. A z tą nacją tutaj do Jodoli, skoro się szaman odnosi ciągle, no to się do szaman chyba domyśla, co ty masz na myśli. Natomiast no co, ja tutaj już wolę nie dzielić, tutaj te podziałów jest wystarczająco. Natomiast no, można powiedzieć, że nie zmienia to pewnych takich ogólnych warunków, do których się szaman wcześniej odnosił. Jak jest ta nacja postrzegana z poziomów astralnych i jak operacyjnie wpływa się na tą nację. To są zupełnie inne mechanizmy i sposoby niż wpływ na pojedyncze istoty, bo tutaj nie wpływa się na całe węzły zdarzeniowe, tylko na konkretne wydarzenia, które no, można wspomóc właśnie z poziomu tutaj już istot przejawionych, więc de facto sprowadza się to w pewien sposób do tego samego, tylko no akurat nie wpływa się na te istoty, które mają wysoką świadomość, tylko na te istoty, których można poprowadzić i używać jak pionki na szachownicy, a to z tego poziomu astralu jest po prostu de facto banalne. Gdyby ludzie mieli no, w małym pojęciu świadomość, jak to jest łatwe. Oczywiście są różne wrzuty i różne na ten temat teorie i przekonania. Natomiast no, gdyby ktokolwiek miał możliwość obserwowania, jak to się wydarza w takim no, operacyjnym przejawieniu, no to myślę, że powiem tak, nie myślę, ale pękałyby mózgi po prostu. Nie u tych, którzy mają małą świadomość, tylko u tych, którzy mają dużą świadomość. No i to są właśnie z tego względu tematy, które szaman bardzo niechętnie porusza, bo natychmiast następuje odniesienie i to odniesienie na poziomie osądu no, maceruje mózgi, jak to szaman mówi. Czyli z perspektywy rozwoju istoty nie służy jej rozwojowi po prostu i tyle. Tu jeszcze na koniec wrócę do tego osądu, moi mili. No, polski język jest cudownym językiem. Szaman wiele razy się odnosi do osądu i prosi, czy uzasadnia, dlaczego nie powinno się go popełniać, co w zasadzie z perspektywy, no można powiedzieć, tego, jak każdy z was ma wypasiony ten operacyjny umysł, no jest z samej zasady niemożliwe. Trzeba mnóstwo tych programów rozebrać, żeby no, ogarnąć te momenty, w których ten osąd następuje automatycznie, bo większość ludzi, również większość z was myśli, że osąd następuje wtedy, kiedy jest świadomym działaniem istoty. No, powiem tak, niestety nie zostało to nagrane, bo mieliśmy tutaj właśnie ostatnio na
przesileniu taki przykład i myślę, że dla tych wszystkich, którzy w tym uczestniczyli, był wystarczający, choć nie wszyscy to przenieśli do operacyjnej świadomości, bo z racji właśnie spektrum, w jakim się to odbywało, szerokości spektrum, w jakim odbywało się całe zdarzenie, no nie wszyscy mieli taką możliwość, żeby to przenieść w pełni do operacyjnej świadomości. Natomiast właśnie osąd jest czymś, co odbywa się na poziomach głównie podświadomości, nie świadomości, tylko podświadomości. Te programy tkwią głównie w podświadomości i z tamtego poziomu są one aktywowane. Natomiast to, co rejestruje ten operacyjny umysł, no to są, można powiedzieć, takie tylko iskierki, które już wyskakują z tego dzbanuszka, czy garnuszka, czy popielniczki, obojętnie jak to byśmy nazwali. Przeczytam wam, bo wczoraj Arturo przysłał szamanowi kawałek książki. No, to nie jest ta książka chyba, zaraz. Ona jest tutaj. I tak szaman szczelił myszką i tak się wyświetliło. To jest, można powiedzieć, w temacie. Więc to szaman czyta, ale to jest dość proste do zrozumienia, nie tylko do rozpoznania. Doktor Lin twierdzi, że umysł ludzki to jest z książki, no nie powiem wam teraz tytułu, Arturo wpisze, bo słucha, ja jeżeli chce, że umysł ludzki jest ograniczony. W efekcie nasz obraz świata jest nie tylko niekompletny, ale również niedokładny. Nie rozumiałem tego, dopóki nie przeczytałem książki Guya Claxtona, Przewrotny umysł. Claxton opowiada w niej o eksperymentach, które dowodzą, że nasz umysł podpowiada nam, co zrobić, zanim podejmiemy świadomą decyzję. W słynnym doświadczeniu neurolog Benjamin Libet podłączył badanych do elektroencefalogramu, aby zobaczyć, co się dzieje w ich mózgach. Okazało się, że aktywność mózgu rosła, zanim dana osoba podjęła świadomy zamiar określonego działania. Oznacza to, że intencja zrodziła się w podświadomości, a dopiero potem dotarła do świadomości. Według Claxtona Libet odkrył, że zamiar ruchu powstał około 1/5 sekundy przed jego wykonaniem, ale wzrost aktywności mózgu zaobserwowano około 1/3 sekundy przed powstaniem zamiaru. Moi mili, 1/5 sekundy i 1/3 sekundy, no to już jest prawie pół sekundy. To są rzeczy empiryczne, o których czytam, a zaznaczam, że ta empiryka dotyczy obserwowanej przestrzeni, czyli przestrzeni przejawionego materialnego mózgu. Natomiast szaman porusza się w przestrzeni umysłu, której mózg jest tylko odzwierciedleniem. Więc trzeba tutaj jeszcze, no można powiedzieć, reinterpretować to, co przed chwilą przeczytałem. No i można tak powiedzieć, skoro tutaj są takie opóźnienia generowane już w przejawieniu umysłu, czyli w mózgu, bo to jest jego materialny, procesy zachodzące w mózgu są odzwierciedleniem procesów zachodzących w umyśle, czasami z przesunięciem fazowym ze względu na niekompatybilność nieciągłości
albo specyfikę nieciągłości, które są różne w tych obszarach, czyli w obszarze umysłu i w obszarze mózgu. No i jeśli to jeszcze właśnie tak reinterpretujemy na obszar umysłu, no to właśnie dojdziemy do tego sedna, że osąd w zasadzie do świadomości istoty, która go popełnia, ma małe szanse w ogóle dojść. Musi być już wielka operacyjna świadomość, żeby, bo w ogóle, zaznaczam, nie musicie tego, nie mówi tego szaman po to, żebyście do siebie to odnosili, ale i tak większości z was mimo wszystko to dotyczy. Bo to, że niektóre osądy wychwytujecie, to nie znaczy, że wszystko jest w waszej operacyjnej świadomości wychwycone, a należycie do istot, które w ogóle mają taką zdolność. Natomiast 80% populacji, dla nich jest to kompletna abstrakcja, a to te osądy, można powiedzieć, i ich energia mają decydujący wpływ na kształtowanie przestrzeni istot, z którymi wchodzą w interakcję, a co za tym idzie, również rzeczywistości, której doświadczają. Więc to są po prostu, powiem tak, wyciągać wniosków szaman z tego nie będzie. Każdy z was może wyciągnąć tutaj wnioski dla siebie. No, zrobiło się tutaj znowu mnóstwo treści w tej audycji. No i cóż, no, szaman miał już takich kopalni nie robić, a to jest druga kopalnia. No ale widać taki czas. Może się okazać, że tych kopalni to będzie codziennie to szyb. No ale szyb w sensie w kopalni. Nie szyb od szyby. No i cóż, moi mili. Będzie szaman powoli kończył, bo w zasadzie to już jest prawie pierwsza, bo ten obłęd matriksowy przesunięcia czasu z dziś na jutro się dzieje, ponieważ no, szaman ma jutro mnóstwo zajęć rano, a potem no, zetknięcie się z ważnym wydarzeniem. Zobaczymy, o którym mówiłem, na ile i jak się uda temu stawić czoła. No albo jutro, albo w poniedziałek was pewno szaman poinformuje, może nawet będzie jakiś tam zapis z tego powodu, zobaczymy, dostępny. Także cóż, życzę wam takiego płynnego dość przełączenia, choć słuchanie szamana o tej porze nie służy temu, bo nie dość, że godzinę zabierają, no to jeszcze już jest prawie pierwsza, doliczając właśnie tą zabraną godzinę, więc dość późno. No ale cóż, no od tego się nie umiera, to wszystko też w pewien sposób może być wykorzystane no, w taki sposób, który buduje. No ale tych rozwiązań warto też i opcji w sobie szukać, albo w taki sposób postępować, czy się do tego jakoś dostrajać, żeby minimalizowało to te skutki nieprzyjemne, uboczne, no bo być może niektórzy z was nie odczuwają tego, natomiast no szaman odkąd pamięta, a powiem, że pierwsze takie świadome rejestracja wpływu zmiany czasu, to w świadomości i w pamięci szamana pochodzi albo jak miał 5, albo 6 lat.
To się mocno nad tym zastanawiał. Pamiętał właśnie, kiedy właśnie leżąc sobie w łóżku i jeszcze no, konfrontując się z różnymi wyobrażeniami, które były czasami projekcją wyobraźni małego Wojtka, nie szamana, myślał właśnie o tym przesunięciu całym, no wtedy nawet nie nazywał tego przesunięciem, tylko zmianie czasu i no w tym swoim kilkuletnim muszczku usiłował jakoś, można powiedzieć, rozkminić tą zmianę czasu, jaki ona wpływ na jego funkcjonowanie będzie miała. Oczywiście no, te wnioski były dalekie od tego, jakie dzisiaj wyciąga, to natomiast no, ja pamiętam ten moment. Nawet pamiętam swoją piżamę, w którą byłem wtedy ubrany, jak wyglądała. No, to takie śmieszne, tak na koniec mi się to przypomniało. No. Szaman ma tak niestety przerąbane, że wiele rzeczy ważnych, no, pamięta całe życie, no, ale może dlatego właśnie udaje mu się, czy jest tym, kim jest, i udaje mu się to przejawić. Na tyle, na ile. Dobra, moi mili. Życzę dobrej nocy, czyli tak, kopalnia numer 2 wychodzi, że z tego się zrobiła. No, specyficzna, ale no, też pewna. Do kilkukrotnego odsłuchania. Życzę wam dobrej nocy.